80 kg i 300 gramów. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik Miejskiego Klubu Sportu Walki Korona Kielce, Krystian Burjawiński. Zapraszamy na wagę. Waga pokazała 80 kg i 900 gramów, czyli obaj zawodnicy zmieścili się w limicie. Ruszamy do face to face. I prosimy o boxing position. Mateusz Smatnik. Pasę sportu walki, nie pierwszy, pewnie nie ostatni raz. Krystian Burjański, witaj. Siemka. Krystian, pełny spokój na ważeniu z twoim rywalem z Myszkowa. Przypomnij mi jego nazwisko. Sam mnie pamiętasz, rozumiem. Natomiast pewny spokój. Mateusz, tak? Mateusz, tak. No, słuchaj, uważam, że to jest sport, nie? Także tu ma być spokój, szacunek, opanowanie i tyle. No, to nie jest jakaś tam ulica, czy wiesz, jakaś taka... Tu ma być sport po prostu, tak? Czysty sport. Bicie się w ringu, w klatce, na zasadach, to ma być pokazanie swoich umiejętności wytrenowanych na sali i to jest o to w tym wszystkim chodzi, nie? Także ważenie też pokazuje dużo, gdzieś tam, tak mi się wydaje przynajmniej, że... Ta gra psychologiczna. Tak, żeby nie dać się gdzieś tam wyprowadzić z równowagi, nie? Krystian, miałeś kłopoty z wagą właśnie, żeby w tym limicie się utrzymać? Wiesz co, delikatnie miałem, ze względu na to, że troszkę nabrałem za dużo. Lubisz jeść. Tak, lubię jeść. Za dużo nabrałem trochę i miesiąc temu ważyłem 90 kg. Także robiłem 8 kilo naturalnie, praktycznie do 84-85 z jedzenia. No i teraz z wody dociąłem przez ostatnie od poniedziałku. No tam na hydroliza i robienie wanny, nie? Wywiad poważeniowy bym powiedział, więc krótki. Widziałeś twojego rywala, widziałeś jego walki. Co wiesz na temat tego przeciwnika? Nie śledziłem, szczerze mówiąc. Robię swoje, po prostu wychodzę, przetrenowałem. Bardzo sumiennie cały okres przygotowawczy, jak zawsze zresztą do każdej walki. Dwa treningi, trzy treningi nawet też się zdarzyły czasem w ciągu dnia, także no takie mam podejście i myślę, że jestem przygotowany bardzo dobrze. Na pewno bezlen jest mocny, na trzy rundy spokojnie starczy. Jest tutaj stres, no już walczyłeś na galach z oprawą zawodowych, więc jest teraz stres? Na razie kompletnie, szczerze mówiąc. Myślę, że jutro będę miał, bo zawsze jest. Dla mnie przynajmniej tego samego dnia mam stres. No i pewnie złapię mnie gdzieś tam przed galą, ale później jak już wejdzie się do klatki, no to już będzie już fajnie, nie? Krystian, parę słów do twojego rywala przed tą walką. Dzisiaj jeszcze wywiad będzie puszczony, więc parę słów do rywala. Żebyśmy wyszli oboje zdrowi. Żebyśmy wyszli oboje w pełni sił, żeby nic nam nie przeszkodziło, bez żadnych kontuzji i żebyśmy dali fajną walkę. Tego życzę nam obu. Dziękuję serdecznie. Ja wam życzę również dobrej walki. Niech wygra lepszy. Dziękuję serdecznie dla kanału Pasy Sportu Walki. Krystian Burjański. Po ważeniu na dzień przed galą. Octagon Fight League 14. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Jeśli podobał Ci się materiał, zasubskrybuj kanał Pasja Sportu Walki. Możesz też dodać komentarz i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję.